Serdecznie witam wszystkie uczestniczki i uczestników kolejnej konferencji na temat przemocy w rodzinie. Mówimy nie przemocy w rodzinie. A ponieważ najczęściej, statystycznie, ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety, chciałbym powiedzieć parę słów o kobietach w Biblii. Niestety, Również w rodzinach chrześcijańskich, czy, czy mieniących się za chrześcijańskie, o tradycjach chrześcijańskich, również dochodzi do, do przemocy. I nierzadko zdarza się, że oprawcy, chcąc uzasadnić stosowanie niewłaściwych, niewłaściwych zachowań, zachowań przemocowych w stosunku do swoich żon, Powołują się na Biblię. Bo przecież w Biblii napisane jest, że żony powinny być poddane czy uległe swoim mężom. Cytując chociażby tekst apostoła Pawła z listu do Efezjan, piąty rozdział. Czy bardzo klasyczny, znany tekst przekleństwa, które zostało wypowiedziane przez samego Pana Boga w raju o tym, że. Kobieta, żona ma być poddana swojemu mężowi. A ponieważ Biblia jest dla chrześcijan tekstem natchnionym, inspirowanym przez samego Boga, więc nie trudno wyciągnąć wniosek, kiedy czyta się takie słowa, że Bóg jest chyba jakimś mizoginem. To najczęściej zarzut tych, którzy Odwracają się od chrześcijaństwa, odwracając się od Biblii, uważając, że jest to tekst przestarzały, tekst promujący nawet przemoc wobec kobiet. Bóg jest mizoginem, nie lubi kobiet, ma jakąś awersję, żeby nie powiedzieć, czuje nienawiść do kobiet. Ja oczywiście nie podzielam tej oceny Pana Boga. Więc na samym początku chciałbym tę wątpliwość rozwiać, cytując jeden z najbardziej znanych tekstów Pisma Świętego, które w jakimś sensie definiują Pana Boga, definiują Jego, Jego charakter, Jego istotę. To są proste słowa. Zapisane w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, wierszu ósmym, Bóg jest miłością. Inny, yy, chyba najbardziej znany i najczęściej cytowany tekst Pisma Świętego to Ewangelia Jana 3, rozdział wiersz 16, gdzie czytamy, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w wierzy nie zginął, aby miał żywot wieczny. Bóg umiłował świat. Co to znaczy? Czy to znaczy, że umiłował tylko mężczyzn? Umiłował tylko Żydów? A może tylko chrześcijan? Oczywiście byłby to absurd. Bóg po prostu umiłował świat, umiłował wszystkich ludzi. Z interpretacją tekstu biblijnego jest tak, że istnieją pewne zasady interpretacji, które nazywamy zasadami hermeneutyki biblijnej. Jedną z nich jest zasada tota skryptura, czyli całe pismo, cała Biblia. Nie wolno więc wyrywać tekstów z ich szerokiego, całościowego kontekstu. Już jeden taki kontekst podałem, jest to, są to słowa: Bóg jest miłością. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że, to, że są to nadrzędne słowa całej, całej Biblii. Bóg jest miłością, miłością nieuwarunkowaną, nieuwarunkowaną ludzkimi tradycjami, ludzką kulturą, zwyczajami, podziałami, również podziałami ze względu na płeć. Jeden z tekstów wspomnianego już apostoła Pawła w liście do Galacjan w trzecim rozdziale w wierszu 28 mówi, że w Jezusie Chrystusie nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. Jednym z takich moich największych odkryć dotyczących relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną opisanych w Biblii, Szczególnie relacji pomiędzy mężem i żoną, jest fakt, że Pan Jezus Chrystus, kiedy nauczał o małżeństwie, kiedy nauczał o relacjach pomiędzy żoną, mężem, między mężczyzną i kobietą, to cytuje właściwie tylko, wyłącznie pierwsze dwa rozdziały Biblii. Pierwsze dwa rozdziały Księgi Genesis, czyli Księgi Początków, które mówią o stworzeniu człowieka. Jest to bardzo charakterystyczne i jest to bardzo ważne, dlatego że Pan Jezus bardzo często posługiwał się Pismem Świętym w różnych dysputach, przemowach. Cytował, cytował Pismo Święte jako, jako źródło wiary, jako źródło autorytetu. Mówił: Napisano. I kiedy mówi o Małżeństwie, cytuję właśnie historię stworzenia. Istnieją dwa opisy stworzenia w pierwszym i w drugim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, zwanej księgą również Genezis. I w pierwszym rozdziale, w wierszu 27, czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I tu mamy bardzo, pierwszą, bardzo ciekawą pierwszą, pierwszą rzecz, że człowiek zdefiniowany jest jako mężczyzna i kobieta. Człowiek to nie tylko mężczyzna, człowiek to nie tylko kobieta. Człowiek to mężczyzna i kobieta dodatkowo stworzony na obraz Boga. Kolejną taką ciekawostką jest to, że słowo człowiek w języku hebrajskim, bo w takim języku pisana była Biblia, to Adam. Ha Adama. Więc Adam w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Genezis to, to nie jest imię własne, tylko człowieka, mężczyzny, który nazywał się Adam. Adam to jest po prostu człowiek i w tym tekście to słowo Adam dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. A więc istnieje Adam, istnieje idealny związek mężczyzny i kobiety, to są po prostu ludzie, to jest człowiek. I w wierszu 28 Pan Bóg zaraz po, po stworzeniu człowieka obdarza go błogosławieństwami. I nawet jest powiedziane jest napisane, że rzekł do nich Bóg, czyli do człowieka, do mężczyzny i do kobiety. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Cała masa błogosławieństw, pewnych uprawnień skierowanych do człowieka, danych człowiekowi, jednakowych. Zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety, dla męża, jak i dla żony. Nie czytamy tutaj nic o żadnej przewadze. Te same błogosławieństwa, te same uprawnienia. No ale pojawia się drugi opis stworzenia, i tutaj ta słynna historia: wyjęcia czy stworzenia żony, kobiety z żebra Adama. No niektórzy tutaj mówią, no to jest właśnie to. To jest właśnie historia poddaństwa założonego, zaplanowanego przez Boga poddaństwa kobiety w stosunku do mężczyzny. Biblia jednak inaczej to wszystko opisuje. Kiedy weźmiemy pod uwagę cały kontekst tego opisu, to warto zauważyć, że ten materiał, w cudzysłowie oczywiście, materiał, ten proch, ziemia, Użyty do stworzenia yy, mężczyzny i yy, yy, kobiety żebro, jest związany z czynnościami, które mieli na samym początku wykonywać. Pierwszą rzeczą, którą miał czynić mężczyzna, to uprawa yy, ogrodu. Drugi rozdział, wiersz 15, o tym mówię, mówi. A więc yy, prosta rzecz, naturalna rzecz. Yy, mężczyzna został stworzony z prochu ziemi, o czym mówi wiersz siódmy. Ciekawe, że tuż przed opisem stworzenia człowiek jest w wierszu piątym yy, yy, opisany w zasadzie człowiek, sytuacja jest opisana yy, w taki sposób, że mówi, że nie było jeszcze człowieka, który by uprawiał yy, ziemię, więc pojawia się ten człowiek, właśnie stworzony niejako z prochu ziemi. Przechodząc do kobiety, z kolei w jej przypadku napisane jest, że ma być ona pomocą. Warto tutaj za, zapamiętać takie ważne słowo hebrajskie, ezer, pomoc. A więc materiał, skoro ma być pomocą mężczyzny, stanowi żebro mężczyzny. Dosłownie ten opis oznacza, że kobieta ma stać u boku, yy, Mężczyzny, męża, co właściwie można nazwać, z, z, używając współczesnego języka, współczesnej terminologii, związkiem partnerskim. Ona stoi nie wyżej od niego, nie poniżej od niego, niego ale stoi u boku, jest jego partnerką. Znana chrześcijańska y, autorka, pisarka, y, jedna, założycielek Kościoła Adwentystów dnia 7, Ellen White, żyjąca w XIX wieku, tak skomentowała ten tekst. Stworzenie kobiety z żebra wyjętego z boku mężczyzny miało oznaczać, że nie będzie ona nad nim panować jako głowa, ani nie znajdzie się pod jego stopą jako istota podrzędna, lecz ma stać u jego boku jako równa mężowi, kochana i chroniona przez niego. Warto zaznaczyć, że jest, to, że jest to XIX wiek. Niektórzy, nawet w tamtym czasie, uważali, że te słowa są bardzo takie postępowe, wręcz, wręcz feministyczne. Kolejna ciekawostka, kolejne odkrycie to nie ma Ewy w sensie tej nazwy, tego imienia w pierwszych dwóch rozdziałach. Księgi Genezis. Yy, tak jak powiedziałem, istnieje Adam jako człowiek, mężczyzna i kobieta. Yy, nazwa kobieta utworzona jest, czy słowo właściwie kobieta utworzona jest jedynie przez dodanie końcówki rodzaju żeńskiego do rdzenia iż. Iż to jest mężczyzna, Isza ta właśnie końcóweczka, jedna literka to jest yy, kobieta. Zresztą słowo to, warto powiedzieć, oznacza zarówno kobietę, jak i żonę. A zatem tylko pozornie występujące w niektórych miejscach Biblii sformułowania kogoś, kto mówi do swojej żony kobieto czy niewiasto, są niekulturalne, czy, czy obraźliwe, czy poniżające. Nie, to jest język biblijny. To były synonimy. Kobieta i Żona. Określenie jedno ciało jest również bardzo ciekawe, dlatego że stają się oni jednym ciałem, ale w, tych, w tym tekście, kiedy Bóg czyni pomoc Ezer odpowiednią dla, dla mężczyzny, słówko Kenegdo odpowiednia dla Niego dosłownie oznacza taka jak on odpowiednik, kopia, duplikat. Czyli partnerka dla mężczyzny była odpowiednia bardziej w sensie odpowiednika. Niektórzy nawet mówią kobieta była takim dopełnieniem dopełnieniem mężczyzny. I znowu ma to powiązanie ze stworzeniem obojga ludzi na Boży obraz. No bo popatrzmy, jeżeli jakaś część tego obrazu Miałaby być gorsza, mniej doskonała, niekompletna, a przecież wszystko, co Bóg stworzył, stworzył jako bardzo dobre, no to oznaczałoby to podważenie tego Bożego, doskonałego obrazu. Więcej można byłoby tutaj dokonywać takich analiz tego tekstu hebrajskiego, ale, ale nawet liczba słów w języku hebrajskim w opisie stworzenia mężczyzny i kobiety jest. Jest jednakowa. A zatem konstrukcja opisu stworzenia nie idzie absolutnie, nie ma żadnej podstawy od, od przełożonego do poddanego, od bardziej ważnego do mniej istotnego, ale właśnie od niekompletnego do kompletnego. Stworzenie kobiety jest kulminacyjnym momentem całej tej historii stworzenia. Dlaczego Pan Jezus powoływał się na te dwa pierwsze rozdziały? Dlaczego Pan Jezus tak bardzo lubił ten opis stworzenia i tę partnerską relację męża i, i żony? No właśnie, bo przychodzi rozdział trzeci, który opisuje pojawienie się grzechu, czyli upadku pierwszego człowieka, jego buntu przeciwko Bogu i pojawienie się te, tego grzechu zmienia wszystko. Relacje pomiędzy Bogiem i człowiekiem, relacje pomiędzy mężem i żoną, pomiędzy kobietą, mężczyzną również się zmieniają. I to tutaj właśnie pojawia się to przeklęte przekleństwo. On, mąż, będzie panował nad Tobą z trzeciego rozdziału, wiersza XVI. I w zasadzie na tym tekście buduje się. Całą koncepcję zaplanowanej przez Boga dominacji mężczyzn nad kobietami. I budowało się przez całe, całe wieki. Tymczasem w języku hebrajskim słowo poddana, maszal, oznacza raczej on będzie za ciebie odpowiedzialny, on będzie o ciebie dbał. On będzie się o, sie, o ciebie troszczył, będzie się tobą opiekował. A więc tutaj nie chodzi o panowanie w sensie jakiejś tyrańskiej, dyktatorskiej władzy, ale chodzi o służebne przywództwo. To jest w ogóle bardzo taka ciekawa myśl, ponieważ, ponieważ generalnie, kiedy Biblia przedstawia model przywództwa, oczywiście najwyższym. Celem najwyższym wzorcem tego, tego, tego modelu jest pojawienie się Jezusa Chrystusa, to jest to ideał przywództwa jako służby w celu ochrony, troski i miłości. Nawet dzisiaj w bardzo często terapeuci małżeńscy psychologowie mówią, że jedną z największych potrzeb kobiety w małżeństwie, w związku z mężczyzną. Jest poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy przy tym, że Księga Genezis nie jest napisana w czasach stworzenia świata, ale według tego najbardziej tradycyjnego poglądu została napisana w czasach Mojżeszach, czyli około 1500 roku przed naszą erą, kiedy system patriarchalny już zadomowił się w ludzkiej kulturze na, na dobre. To też ma bardzo duże znaczenie. Ale kiedy analizujemy te słowa, to słowo maszal, te słowa, które mówią o, o tym poddaństwie, niewłaściwie przez całe wieki interpretowanym, to warto zacytować tekst z Księgi Eksodus, czyli z, inaczej z drugiej księgi Mojżeszowej, 21 rozdział wiersz 10 i, i wiersz 11, który potwierdza tę właśnie rolę męża jako, jako opiekuna, jako istotę odpowiedzialną. Czytamy w pierwszym rozdziale, w wierszu 10-11, jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzienia, ani odzieży ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. A więc popatrzmy, jakie tutaj mamy elementy. Nie pozbawi poślubionej kobiety jedzenia, ubrania, współżycia. To tłumaczenie będzie panował. Wywodzi się tak naprawdę z septuaginty, ale w języku hebrajskim powtarzam to słówko mashal. Jeszcze z przyimkiem być nie jest stosowane w sensie hierarchicznym, bo gdy dopełnienie czasownika tutaj występuje, to dotyczy to czegoś czy kogoś, kto jest przedmiotem najwyższej troski. Warto też powiedzieć sobie o całym, o całym kontekście tej, tej wypowiedzi. To w tych słynnych słowach jest mowa o tym, że pragnienia kobiety wciąż będą kierowane w stosunku do mężczyzny, że kobieta będzie rodzić dzieci w bólach porodowych. Jest to nawiązanie do błogosławieństwa z raju, które mówi właśnie o roznażaniu się i napełnianiu Ziemi. To było błogosławieństwo dla obojga, zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. I w trzecim rozdziale, wierszu szesnastym, udziałem męża, jego odpowiedzią na pragnienia żony, jest właśnie wzięcie odpowiedzialności za nią i za to potomstwo, które ma się narodzić. I tu właśnie potwierdza to nazwanie. Występowanie, wystąpienie tej nazwy w trzecim rozdziale, dopiero Ewa, czyli Matka wszystkich żyjących. To jest jej misja, ale znowu nie chodzi o misję rodzenia dzieci ale jest to jej misja w kontekście Bożego planu pokonania szatana przez nasienie niewiasty. Tutaj oczywiście nie chcę jakiejś wielkiej teologii uprawiać, bo mówimy o, o kobietach i mężczyznach, ale wiemy przecież, że tym nasieniem, czy tym potomkiem, potomstwem niewiasty był obiecany Mesjasz, był obiecany Chrystus. Czyli ta historia, ten opis pokazuje, jak Bóg obraca przekleństwo w błogosławieństwo. Jak. W nowych okolicznościach, w niesprzyjających okolicznościach, złych okolicznościach, które przez całe lata, przez całe wieki historii ludzkości były, były pogarszane, były, były pognębiane te, te podziały, ta rywalizacja, ta nawet mizoginiczna niechęć czy, czy postawa mężczyzn w stosunku do kobiet, system patriarchalny i tak dalej, i tak dalej. W tych okolicznościach Bóg mówi, mój ideał się nie zmienia. Moje ideały są takie same, jak zostały zaplanowane w raju. I Twoim zadaniem, jako chrześcijanina, jako, jako człowieka, który idzie za mną, jest w tych niesprzyjających ziemskich okolicznościach, w sytuacji grzechu, nawiązywanie, powrót do tego ideału z raju. Tu w ogóle warto powiedzieć parę słów w każdym temacie, nie tylko, nie tylko w temacie relacji kobieta-mężczyzna, mężczyzna-kobieta, o, o tym, że Biblia, o w ogóle o podejściu do Biblii. Biblia to nie jest jakiś podręcznik historii, biologii, dietetyki, astronomii czy nawet historii powszechnej. Biblia jest historią planu. Zbawienia. I to jest naczelny temat, któremu jak gdyby na, na marginesie towarzyszą różne inne historie. Warto oczywiście powiedzieć jeszcze parę słów o Starym Testamencie, czyli historii narodu izraelskiego, wybranego Bożego Narodu, dlatego że no, określa się te czasy jako takie klasyczne czasy właśnie patriarchatu i z naszej perspektywy. No, mnóstwa takich niezrozumiałych tekstów, niezrozumiałych y, historii, no, gdzie, gdzie, gdzie ta kobieta wydaje się, jest traktowana y, gorzej przez, przez mężczyznę. Co do systemu patriarchalnego trzeba sobie jasno powiedzieć. Rzeczywiście, taki czas był, ale nigdzie w Biblii nie czytamy, że struktura patriarchalna była. Bożym rozkazem, Bożym nakazem. Jest to raczej wynik upadku świata, z jednej strony, z drugiej zaś zakorzenienia się w nim praktyk bardzo dalece odbiegających od tego wzorca pierwotnego Bożego planu. Zresztą mamy w Biblii szereg, ta, e, wiele, takiego, wiele, wiele, wiele takich praktyk tego rodzaju, na przykład niewolnictwo, Przecież to nie był plan Boży, sposób zawierania przymierza, opłaty za, za pannę młodą, prawa rozwodowe, małżeństwa lewirackie, wielożeństwo. Przecież to nie jest Boży Plan. W Nowym Testamencie, w misji Jezusa Chrystusa, który wprowadza ideę przywrócenia pierwotnego Bożego Planu, już widać pewne zmianki czy pewne różnice w sposobie podejścia do kobiet. No, chociażby w tej słynnej mowie czy rozmowie z uczonymi w piśmie o, na temat prawa rozwodowego, pytania o rozwód. Jezus Chrystus właśnie cytując pierwsze dwa rozdziały Księgi Genezis mówi, przecież na początku tak nie było. Albo to, co się działo, to, co robiliście, działo się ze względu na zatwardziałość waszych serc. Oczywiście te pewne praktyki, które charakterystyczne były dla kultury społeczeństw patriarchalnych, w środowisku, w którym była zwiastowana Ewangelia, miały wpływ na Kościół apostolski, na chrześcijaństwo, na relacje, z uwagi na relacje Kościoła. Z otaczającym go światem, ale nie znajdujemy, powtarzam, w Biblii jakichś bezpośrednich, z, od Boga pochodzących instrukcji, które organizo organizowałyby życie rodzinne czy życie społeczne według systemu patriarchalnego. Jeżeli już jakieś były przepisy ze strony Boga, to były to przepisy, które miały ułatwić kobiecie życie w społeczności Izraela. Oczywiście te przepisy wydają nam się dzisiaj bardzo archaiczne, bardzo niewspółczesne, ale pamiętajmy, że w, w ówczesnym kontekście historycznym w porównaniu z okrutnymi i bezwzględnymi obyczajami ościennych narodów, gdzie znajdował się w Izrael, były to prawa, które miały chronić, bronić kobietę. Nie ma czasu na to, żeby więcej rozwijać ten temat, ale warto poruszyć kolejne sprawy. Mianowicie w Biblii występują ślady innych, innych systemów, na przykład systemu matriarchalnego, oczywiście są to, tylko, są to tylko ślady. Na przykład w opisie opuszczenia swojej rodziny przez Abrahama w 11 rozdziale, w rodowodzie Abrahama wymieniane są żony, co było dosyć nietypowe w Starym Testamencie, ale wynikało z faktu koneksji z systemem plemiennym wywodzącym się z arabskich Beduinów na pustyni, który dopuszczał przywódczą rolę kobiet. Powierzenie na przykład Deborze funkcji woza w Izraelu, funkcji sędziego w bardzo krytycznym czasie. Również jest tego jakimś śladem. Biblia wymienia również tak zwany system fratriarchalny, gdzie głową rodziny jest starszy brat. Przykładem może być prawo le lewirackie, historia Rut i Boaz. Wpływy z kolei matriarchatu możemy znaleźć w księdze Genezis w 24 rozdziale w małżeńskim rytuale. Sprowadzania panny młodej do namiotu matki pana młodego. Z kolei w 28 rozdziale Jakub jest wyprawiony do domu brata swojej matki. W pieśni nad pieśniami, w trzecim rozdziale, wierszu 11 to matka Salomona wieńczy go diademem. Samson opuszcza dom rodziców, udaje się do domu. Kobiety w tym, gdzie odbywa się jego ślub, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są tylko pewne przykłady. Rzeczą bezsporną jest zdecydowaną, że w Starym Testamencie dominuje system patriarchalny, ale tak jak Pan Bóg, tak jak gdyby Pan Bóg chciał cały czas nawiązywać do tego systemu ustanowionego w raju, do tego ideału, i, i chciał przemycić pewne. Pewne prawdy, pewne zalecenia dotyczące Bożego Ideału. I stąd czasami działa i dokonuje pewnych wyborów, prowadzi historię Izraela w sposób bardzo niekonwencjonalny. Na przykład, kiedy właśnie wspomnianą Deborę powołuje na sędziego w Izraelu i wodza. To jest ciekawa rzecz, że dzieje się to wtedy, kiedy nie ma silnej centralnej władzy w Izraelu. W okresach przejściowych historii Izraela, w powiązaniu z faktem posiadania silnych wielorów krwi, również kobiety odgrywają dużą rolę, przykładem Miriam, siostra Mojżesza, albo kiedy to Duch Boży bezpośrednio wyposaża kobietę w mądrość w środowisku, kiedy indywidualizm jest akceptowany, przykładem prorokini Hulda. A więc, jeżeli traktujemy Rzeczywiście, Biblię całościowo, to można odnieść wrażenie, że Bóg nie tworzy ludzkich kultur, ale akceptując je jako część życia ludzi, których powołuje do swojej misji, próbuje przekazać i przekazuje swój Boży ideał, swój Boży plan i nawołuje do powrotu do źródeł. Dlatego niektórzy zadają takie pytanie, czy, czy w zasadach hermeneutyki biblijnej powinniśmy uwzględniać czynnik kulturowy. No, oczywiście jak najbardziej należy go uwzględniać, pamiętając, że to nie kultura ludzka, nie ludzkie tradycje i zwyczaje są czynnikiem decydującym, ale należy przy interpretacji je uwzględniać, dlatego że że Inaczej nie poradzilibyśmy sobie w ogóle z właściwym zrozumieniem pisma świętego. Proste przykłady. Dekalog. Przecież dekalog skierowany jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę analizę języka, do mężczyzn. Tam są same formy męskie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł. Jedno nawet z przykazań brzmi: nie będziesz pożądać. Żony swojego bliźniego. Natomiast nie ma sformułowania skierowanego do kobiet, nie będziesz pożądać męża swojej bliźniej. Interpretując Pismo Święte w taki bardzo literalistyczny sposób, a są też takie tradycje. No dojdziemy do absurdu, który polega na wykluczeniu połowy ludzkości z norm dekalogu. Listy apostoła Pawła. Większość z nich rozpoczyna się słowami skierowanymi do, do braci. Czy te wszystkie moralne zalecenia, yy, wspaniałe myśli teologiczne, yy, wezwania do podążania za Jezusem Chrystusem skierowane miały być, by być tylko do, do mężczyzn, nie dotyczyć kobiet? Formuła chrzcielna bardzo ważna. Czyńcie uczniami, wszystkie narody ich ścicie Uczeń tam jest rodzaj męski. To dotyczy tylko mężczyzn. A więc, nawet te przykłady pokazują, że mimo tego, że Biblia stosuje zgodnie z, z, z ówczesnym zwyczajem, z, 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 obowiąz z obowiązującym patriarchatem język męski, formy męskie, to oczywiście ma ona znaczenie uniwersalne i stosuje się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Warto parę słów poświęcić oczywiście Nowemu Testamentowi. Koronny argument, że jednak mężczyźni w czasach Jezusa również mieli i było to wolą Bożą przewagę nad kobietami. No jest fakt, że Pan Jezus powołał na swoich uczniów tylko mężczyzn, apostołów, nie ma żadnych apostołek. No, to jest podobny, podobny argument jak w przypadku kapłaństwa w Starym Testamencie dla Lewitów, ale przecież, właśnie, bardzo często pada argument, dlaczego to mężczyźni, a nie kobiety, a pomija się argument, że Większość mężczyzn w Starym Testamencie w Izraelu była pozbawionych możliwości bycia kapłanami, dlatego że kapłanami mogli być owszem mężczyźni, ale tylko z pokolenia Lewitów. Więc idąc tym tropem, musielibyśmy powiedzieć przy tej literalistycznej interpretacji Pisma Świętego Dzisiaj, że apostołami mogą być nie tylko mężczyźni. Ale tylko Żydzi. Nie mamy, nie mamy chrześcijaństwa, bo wszyscy apostołowie byli Żydami. A zatem, w chrześcijaństwie mizoginicznym, mówiąc o urzędzie apostolskim, no taki argument oczywiście prowadzi na manowce. Cały czas musimy pamiętać o tym, że w misji Jezusa Chrystusa. Chodzi przede wszystkim o służbę. To jest naczelny temat Biblii, o realizację planu zbawienia, o właśnie pokazanie, o danie argumentów całego wszechświatu, że Bóg jest miłością. W Jezusie wypełniają się wszystkie mesjanistyczne proroctwa mówiące o cierpiącym słudze. Znamy taki tekst, który mówi, że Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, aby mu, ale aby Mu służyć. Ale aby służyć. A zatem wszystkie dyskusje, bez względu na to, jakie to są relacje, kto jest większy, kto jest mniejszy, kto jest ważniejszy, kto jest bardziej uległy, kto ma być komuś poddany, nie mają tak naprawdę dla Jezusa żadnego znaczenia. Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego i Jego zasad. Nawet jego uczniowie, tak naprawdę do czasu tego słynnego objawienia się Jezusa na drodze do Emaus, a może jeszcze dalej do wylania Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy, cały czas trzymają się koncepcji ziemskiego królestwa. Przedłużenia zasad Starego Testamentu realizowanych w koncepcji narodu wybranego i wyzwolenia się z tyrańskiej okupacji rzymskiej. I to jest prawda. Przychodzi Jezus, łamie różne tabu, bariery, uprzedzenia, obala stare zwyczaje, przepisy, tradycje. Ale Jezus nie przychodzi po to, aby robić jakąś rewolucję polityczną czy społeczną. A więc Jezus nie uwalnia wszystkich niewolników. Jezus nie mówi, że teraz y, y, związki pomiędzy mężczyznami i kobietami mają być z, y, y, związkami parterskimi. Nie robi rewolucji społecznej. Ale tak się zachowuje i tak działa, podobnie jak te przykłady ze Starego Testamentu, jakby chciał pokazać, że na początku tak nie było, że potrzeba nam reformy, potrzeba nam powrotu do źródeł. A więc wracając do, do kobiet w Nowym Testamencie i do tekstów nowotestamentalnych, no chociażby, chociażby do, tych, do tych apostołek. No y, pamiętajmy o tym, że rzeczywiście nie ma apostołek wśród dwunastki uczniów, ale są kobiety, o których czytamy, że towarzyszyły apostołom i im posługiwały. Niektórzy oczywiście znowu interpretują te teksty jak Podobnie jak ta pomoc stworzona dla mężczyzny z, z, w księdze Genezis. Czyli, że chodziło o taką zwykłą służbę. No, nie wiem, te kobiety, które posługiwały Jezusowi apostołom, no zajmowały się praniem, przygotowaniem. Być może tak było, nie wiem. Ale, po pierwsze, w tamtej kulturze to raczej dziwne, aby jakieś obce kobiety, które nie były przecież żonami apostołów, tak na marynesie y, mamy słowa apostoła Pawła, który mówi, żeby na misję, czyli pracę ewangelizacyjną, zabierać swoje żony chrześcijanki, ale to nie były te kobiety. To nie było, to, to nie było raczej akceptowalne, żeby przez trzy lata te obce, niezwiązane wełzłem małżeńskim kobiety towarzyszyły trzynastu mężczyznom. Po drugie, tekst biblijny mówi, Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział. Że one służyły Jezusowi oraz uczniom swoimi majątnościami. Czyli jak na tamte czasy, to były kobiety majątne, kobiety wyzwolone, które nie musiały się pytać swoich mężów, czy mogą. Nawet jedna jest nazwana, żona Huzy, zarządca, zarządcy domu Heroda. One dysponują swoim majątkiem, który stanowił logistyczne zaplecze dla misji Jezusa. Ale chyba najważniejsze jest sprawozdanie, które mówi właśnie w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w wierszu drugim, że one doświadczyły mocy Ewangelii. I to jest podkreślone. One zostały uleczone od złych duchów i od chorób. I wreszcie, może najważniejsze, czytamy w wierszu pierwszym i drugim, że Jezus chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z Nim i kilka Kobiet. A zatem one aktywnie uczestniczą w misji zwiastowania Ewangelii, choć nie są, i to jest właśnie sprawa kulturowa, wymienione z imion, z nazwy jako apostołki. Wiele z nich, w tym Maria Magdalena, towarzyszą Jezusowi podczas jego męki, są świadkami jego zmartwychwstania, co jak wiadomo, było wraz z powołaniem jednym z warunków do tego, aby być, jeśli chodzi o mężczyzn, apostołami. Potem są już w gronie uczniów zgromadzonych w pokoju na górze. Doświadczają zesłania Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy, wypełnienia się porosła Joela. O córkach, które będą y, prorokowały. Nie ma na to czasu, aby oczywiście wymieniać wszystkie fascynujące historie związane z misją kobiet, samarytanką, Martą i Marią, niewiastą syrofenicką, y, oczywiście Marią, matką Jezusa, y, ale te przykłady pokazują, jak Jezus realizuje zasady, które sam ustanowił w Edenie, nie robiąc, podkreślam to, rewolucji polityczno społecznej, bo nie to, nie po to przyszedł na ten świat. I może jeszcze warto powiedzieć o tak zwanych trudnych wypowiedziach, szczególnie apostoła Pawła, które bardzo często są podawane jako argument takiej dogmatycznej niższości kobiet względem mężczyzn. Jeden z tekstów to pierwszy list do Koryntiana, rozdział 14, gdzie po prostu apostoł Paweł w pewnym momencie mówi: Niech kobiety w zborze, czyli niech kobiety w kościele milczą, niech się nie wypowiadają. No i tutaj znowu jest to sprawa kontekstu. Apostoł Paweł to jest akurat ten apostoł, o którym czytamy, że stosuje tą słynną zasadę dla Żydów, jestem Żyd, Żydem. Dla Greków jestem yy, yy, Grekiem. I zanim yy, ten tekst, yy, powiemy coś więcej na temat tekstu, tego tekstu, to warto powiedzieć o tym, że generalnie wśród adresatów, adresatów listów Pawła i w ogóle adresatów Ewangelii możemy wyróżnić trzy środowiska: Żydzi, helenistyczni Grecy i Rzymianie. I okazuje się, że w tych środowiskach istniały Wielkie różnice, jeśli chodzi o stosunek do kobiet. Na przykład w Rzymie kobiety dosyć swobodnie uczestniczyły w życiu społecznym, w, w życiu publicznym, swobodnie rozmawiały z mężczyznami, którzy nie byli ich mężami. Nie, naraż, nie narażało ich to na utratę reputacji. Ale już w klasycznej kulturze greckiej i helenistycznej tylko tak zwane hetery, bądź to, bądź słowo, które do dzisiaj się w naszej kulturze zachowało, ale w nieco innym kontekście, a więc te hetery, to były inteligentne, pochodzące z wyższej klasy najczęściej prostytutki, też inna rola wtedy była prostytutek, które mogły prowadzić rozmowy i zadawać się z mężczyznami publicznie. W o patriarchalnym środowisku żydowskim już wspomnieliśmy. No i teraz popatrzmy. Okazuje się, że istnieje wielki kontrast w wypowiedziach apostoła Pawła adresowanych do zborów rzymskich. Na przykład w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale czytamy o pierwszej chrześcijance w Europie Lidii. Jest to jak gdyby podkreślone, że pierwszą chrześcijanką była kobieta Lidia. W liście do Rzymian czytamy. W XVI rozdziale o Febie, Diakonisie, o zboże, który znajdował się w domu pryski jak filii, i nazwani są oni współpracownikami moimi. Mowa jest o tryfenie, tryfozie, persydzie, które pracują w panu. Też bardzo ciekawe określenie praca w panu. I tak dalej. Innymi słowy, w miejscach adresowanych do środowiska rzymskiego, apostoł Paweł pochwala i poleca pracę misyjną, pracę duszpasterską kobiet i w ogóle ich rolę. Ale już w takich miejscach jak na przykład Korynt, w takich miejscach jak List do Tymoteusza, czyli, czyli Efes, jak Kolosy, czy w ogóle miejscach adresowanych do środowiska helenistycznego, często te same kobiety są wspomniane tylko lakonicznie, z imienia, jako adresaci pozdrowień, bez określenia ich e, roli. Kolosalna różnica. No jak już mówimy o środowisku rzymskim, to warto wspomnieć o Juni e, z Rzymian e, 16 rozdziału wiersza 7. E, bardzo wielu badaczy e, Pisma Świętego dzisiaj e, potwierdza to, że to była apostołka, kobieta apostołka Junia. Czytajcie, Rzymian 16 rozdział, wiersz 7. Czyli jak, jednak jakaś przemiana w chrześcijaństwie się dokonuje, co ma związek z potrzebą zwiastowania Ewangelii. Ale wracając do tych no, trudnych tekstów. Z, sprawa listu do Korynia 14 rozdziału jest bardzo, bardzo, w zasadzie prosta, chociaż pozornie wydaje się to tekst trudny. Mianowicie, całym kontekstem wypowiedzi apostoła Pawła jest niewłaściwe używanie darów duchowych, towarzyszący temu tak zwany dar mówienia językami. Najwyraźniej przodowały w tym y, kobiety, i istnieje koncepcja, że wśród nich właśnie były nawrócone hetery, y, świątynne również prostytutki. A więc chodzi o dwie sprawy: zachowanie porządku w zboże, dobrą reputację w oczach przeciwników raczkującego chrześcijaństwa, no i. Y, to nie jest jakiś uniwersalny nakaz, bo wtedy odpada oczywiście dar proroctwa u kobiet, które, który głównie przejawiał się w przemawianiu. A więc jest to lokalna, lokalne zalecenie, aby po prostu w, akurat w tym zborze te kobiety milczały. Bardzo ciekawy jest tekst z listu do Efezjan, piąty rozdział, gdzie, na który powołuje się bardzo wielu... Chrześcijan, żony bądźcie uległe, mężom swoim, jak panu. Jest to wiersz 22. I znowu, bardzo tutaj niezbędna byłaby taka dokładna analiza tekstu greckiego. Taka ciekawostka w tym wierszu 22, w oryginale nie ma słowa bądźcie uległe. Jest to jedno wielkie zdanie, gdzie apostoł Paweł w ogóle w całym kontekście mówi o różnych relacjach pomiędzy Ludźmi mówi o jedności, w, o jedności w, w relacjach w zboże, w kościele, o jedności między Żydami i poganami, i w pewnym momencie dochodzi do tego momentu, kiedy, są, kiedy jest jedno wielkie zdanie, żeby nie upijać się winem, żeby być pełnym ducha, rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Dziękując zawsze za wszystko Bogu, Ojcu, w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony, mężom swoim jak Panu. A zatem jest to tekst, który mówi o wzajemnej uległości, wzajemnej, czyli mężowie, żony mężom, mężowie żonom. Jest podkreślenie. Bardzo ważne, co to znaczy, co to jest za uległość. To jest uległość jak panu. I może znowu zacytuję wypowiedź Ellen White, o której już wspomnieliśmy, która interpretuje te słowa w taki sposób: co to znaczy uległość w panu? Bóg wymaga, by ona zawsze miała bojaźń i chwałę Bożą na pierwszym miejscu. Cała uległość ma być skierowana wyłącznie względem pana Jezusa Chrystusa, który nabył ją. Jako swoje dziecko, niezmierzoną ceną swojego życia. Bóg dał kobiecie sumienie, którego nie może pogwałcić bezkarnością. Jej osobowość nie może zostać złączona z osobowością jej męża, ponieważ jest ona własnością Chrystusa. Błędnym jest wyobrażenie, że ze ślepym poświęceniem ma czynić we wszystkim dokładnie to, czego wymaga jej mąż, wiedząc, że czyniąc to wyrządzać będzie krzywdę swojemu ciału i duchowi. Jest tylko jeden który stoi wyżej niż mąż względem żony, to jej zbawiciel, a jej uległość mężowi musi zostać oddana Bogu, tak jak to zalecono, ponieważ należy się Panu. A zatem jest tylko oczywiście jeden z, z wielu przykładów, który mówi o tym, że apostoł Paweł nie mówi tutaj o relacji poddaństwa, ale mówi o zasadach chrześcijańskiego życia rodzinnego, zawsze akcentując, yy, dając mocniejsze przykazanie, mocniejsze zadanie stronie, która w tamtym społeczeństwie uważana była za silniejszą. Żona ma być u, uległa w domyśle, chociaż tego słowa nie ma yy, yy, w tej wzajemnej uległości mężowi swoim, swojemu jak panu. Ale mąż z kolei ma tak miłować swoją żonę, aby, że jest gotowy nawet oddać dla niej swoje, swoje życie. Można powiedzieć na sam koniec, czy w małżeństwie chrześcijańskim, w którym mąż jest gotowy poświęcić swoje życie dla swojej żony, otoczy się tą opieką, tą dbałością, tą odpowiedzialnością, Obdarzać poczuciem bezpieczeństwa, akceptacją, miłością? Czy może dojść do, do aktów przemocy? I czy można tę przemoc uzasadniać biblijnie? Mam nadzieję, że w tym bardzo takim przekrojowym, zachęcam do głębszych studiów na ten temat, studium Pisma Świętego na temat roli kobiet, na temat ich znaczenia, Natomiast ich, ich pozycji udało się choć trochę zwrócić uwagę na to, że nie tylko Pan Bóg nie jest mizoginem, ale Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i Pan Bóg pragnie, abyśmy w swoich małżeństwach, w swoich relacjach z ludźmi powrócili do tego ideału, który zaplanował na samym początku w raju. Jesteśmy wszyscy wobec Boga równi. I jest to dobrze, że możemy respektować jego zasady objawione w Biblii, ale według takiej interpretacji i według takiego zrozumienia, według takiego ducha, jakie, jakiego objawił nam przez osobę Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu Golgoty. Dziękuję bardzo.